To ile chrywienek chcesz za umycie autka? Tyle trzeba za tatką. Robert, przycisz trochę, bo dudni. Malinka, masz tu talerzyk. Kurwa, talerza, do zera wszystko. Ocet, ocet, kurwa, jest gorzej niż placki ziemniaczane. Pierdzieć tylko można i wyłącznie do mojej mordy, dziewczyny. Co tu się odpierdzia? Co tu się odpierdala? Na Ukrainę, dla dzieci. Wolę spać na podłodze niż z prostytutą. Nie, za to. No i pocałuj ją w usta na dzień dobry, albo ją przytul, złap za dupę, coś takiego dziwnego zrób. Przytul, złap za dupę, w usta, dobry. Ja też, ja też. Na wstępie. Szybka palcowa o 10 na wschodnim. I ja też tak zrobię, żeby się z tobą solidaryzować, to żebyś nie była sama, to też Malinę złapię za palec. Znaczy, za palec? A będzie chodok na stacji? Ale taki w bułce. No taką paróweczkę. Paróweczek nie mam. Nie, fu, kurwa. Hotdoga, serio lubisz jakieś śniadanie jeść? Ty hotdoga nie lubisz tak sobie w trasie? Kiedyś robiłem coś takiego, że mieszaliśmy w mleku psią karmę, hotdogi i jakieś takie kiełbaski i wiecie co? Nie dało się odróżnić kociej karmy od hotdogów w smaku i stwierdziłem wtedy, że to jest to samo. Dobra, to możemy kicie karmę kupić mi. Kicie karmę. Siemano, jestem Dasza. Hej. Miło. Dobrze, dobrze. Miałeś p***kę zrobić. Ale jak się wcześniej spakowałaś, tak jak wujek kazał, tak. Żadnych otwartych toreb, nawet się zmieścisz. Chyba mi pociąg na Ukrainę już odjeżdża tam. Nara. Zajebiście. No widzicie? Twarde tylko używki, żadnych twardych toreb, bo się nie da ich potem zmieścić. Nie chcesz kurtki zdjąć? Chcę do auta. Co? Możesz spodnie też. To nie teraz. Się dobra, na... można później. Dawaj, dawaj, let's go Porsche. Trzeba go gwałtem, ale się zdążą. Dziewczyny, dziewczyny, walniemy konia? A ja już. Patrz, od razu się wychylił, zainteresowany. Wiesz co chciałam teraz zrobić? Dasza z Gochą Magical. Wypiła kurwa Tatrę z Gochą Magical, to jest tak, ja piłam z nią i tak była jedna butelka i ona rozlała to na dwie takie szklaneczki. Siedzieliśmy, paliliśmy tak fajeczkę i ten i gadaliśmy i piliśmy piwo z Gochą. Na dwie szklaneczki, jedno piwko z Gochą. Na dwie szklaneczki, jedno piwo z Gochą, no to kurwa. Było dobre. Myślałem, że Gocha miała lepsze wyniki badań niż zawodnicy MMA. Powiedz, o tych sterydów wątroba gorzej siada niż od picia, się okazuje. Gocha daje koncerty. Co no, nie wiesz mi mówić co mam robić. Co natychmiast zatankuj, no jakby, ja widzę, że jeszcze jest pół kreski, to jest 70 km na miękko. Jak ja mówię, żeby mnie zatankowali, to nikt nie tankuje. Co lubisz smakuje? Drwala, bo stoi na niego mi pała. Żałuję, zapytałem, żałuję. Co się stało? Właśnie będziemy trollować emerytów i takie ulotki będę rozdawał. Dlaczego 13-14 emerytura to zło? Paralizator w wodociągach radomskich. Jest piękne. 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 Ile dostaję hajsu z tego, że występuję u pasu? To właśnie mogę wziąć na gecę sobie. Tam, że ona sobie ten zapach do samochodu wzięła. Robię zapach do samochodu z feromonami. Będą laski wchodzić i od razu będą gotowe na wszystko. Tylko, że jak ci matka wejdzie do auto, nie? Albo siostra i... Dobra. I to do jego trudno, kolegi. Robimy to. Wielki test. Apple Macchiato. Uwaga. Dobra. Sorry. Zawia, ale wieje, jest zimno! Ale wieje, serio, ale wieje! Ale wieje! Chcesz na ten macchiato? Kultura osobista. Całe auto, ile chrywienek chcesz za umycie autka? 100 chrywien. 100 chrywien za całe auto? Tak, 100 chrywien umyjesz. No to Adi, to bystro. Ile ludzi by chciało, żeby to była ich morda? To jest najgorsze w mężczyznach. Zapłaciliby za to, żeby to był ich ryj. Tyle trzeba za tatką. Tak, benzynę tankuję, to już. No wiem, że... Kurwa! 80 pieprzonych litrów! Wyobraź sobie 80 litrów, 600 zł prawie zapłaciłem za paliwo, ale na pojeździłem dosyć długo, więc jak się nie szarżuje tak jak ja, jeździ się normalnie, bo się ma dużego penesa i się nie dodaje sobie prędkością. Bardzo dużego, nie, Dasza? Takiego. Takiego, no, jak koń! Nie, nie, to ma być normalny wyjazd. Widzowie, trzymajcie kciuki, nie dotrwamy w całość. My na 100% nie wrócimy w tej samej ekipie, jak wyjechaliśmy, na 1000%. Nikt, faceci w randomowych momentach.
Robert, przyjdź trochę, bo dudni. Ajkos będzie zaraz. Jaki Ajkos? Ajkosy to pierdy. Nie wolno pierdzieć w samochodzie. Pierdzieć tylko można i wyłącznie do mojej mordy, dziewczyny. Pierdź mi się do gardła. Nie mówisz nic, serio. Nie no, serio. No dobra, powiem wam tak, ta Dominika Garbata tak robi mi, że siada mi na gębę i mi pierdzi do przełyku. To słoiczka powinno ci pierdzieć. A ona nie ma i przy tobie to tam swoje... Siada, pierdzi mi się w gardło, w twarz i uśmiechnięta. Ja mówię, Dominika, przesadziłaś tym razem. Aleś ekipę zmontowaliście. Ekipę totalnych jebów. Dawaj, bo tutaj się dzieje mega dużo, słuchajcie. Haczapuri. A co to jest, że pani? To jest haczapuri. To jest haczapuri? Ja bym to wziął, dziewczyny. Haczapuri i chinkali. Chinkali musimy spróbować. Haczapuri, wjeżdżamy w to. A jak u was dzieła? Wy odkuda? Z Ukrainy. Wy z Ukrainy, też z Ukrainy. Zdrowaście, a wy odkuda z Ukrainy? Z Kersona. Kersona, ja z Kijowa. Pekolne. Chcę pogadać. Dobry dzień. Już niedługo nie będzie można w Polsce pogadać po polsku. Żartuję, fajnie, że państwo są u nas. Kiedy wyjeżdżacie? Dobra, kartą. Ale wstydu narobił. Ej, to jest ludzi, super. Jest... No ja ci mówię, dawaj chinkali na dobra, próbę. Dobra, poprosimy te japońskie, te japońkali. I nie, przepraszam, chinkali. Jakie japońskie? Wybierz chinkali jakie. Ze szpinakiem. O, dobra, tak. Boże, dlaczego nie z mięsem? To można trzy... Żartuję. No, a może tak z grzybami, będzie... to wszyscy zjemy. A jakie grzyby? Kopią? Takie mocne grzyby? Halucynogenne. Dobry wieczór. Kisadilia. Czy jest jakaś zniżka dla akustycznych? 10% dla akustycznych, dziękujemy. Tako. Dobra. Z szarpaną wołowiną. O, poproszę. Świnia konkarna jest lepsza niż szarpana wołowina. Dobry widowie, przyszło jedzenie. Żryj. Ja bym zjadł ciekawy takosów. Ej, takosy są miękkie w ogóle. Chyba na ręce. Wszystko, łącznie wow. Z ubraniami. Takie poprawne, no. Czujesz klimat? Najlepsze, jak jadłem takosy. Naprawdę? Nie. Wzięłyście krewetki, które są najbardziej sypiarskim daniem, jakie można wziąć, ale zobaczmy. Nie wiem, czym dzień pasują krewetki. Ojejku, jakie dobre. Naprawdę? Nie, dobra. Tłuste jak... ale pyszne. No dobra, są dobra. Fiu. Bardzo dobre. A on od razu wszystko mu nie smakuje, wszystko jest nie tak. Bo ja lubię narzekać. Co to jeszcze jest? Mam to chyba. Tarmeli. Ty swoją krewetkę możesz wsadzić gdzie chcesz. Ja nikt ci nie zabrania. Ja bym tam wsadził krewetkę. Pani w argumenty bym włożył. Podaję. Dobra, ja chcę to spróbować. Słuchajcie, te widzowie, to jest mega cienkie takie, zobaczcie. Trochę jak nasze siusiaki, widzowie, ale... Niedobre. Cebula, to jest boczek, cebula, ser. Ej, to jest zajebiste, widzowie, naprawdę. Tak? Taka przekąska taka. Halo, ale dużo tego jest. Malina wróci na masie. Dobra, widzowie, jak będzie przy takich pizzowych kształtach, to bym tego spróbował, zobaczcie. Mnóstwo sera. Sera oczywiście dobra, jakiego, nie mam pojęcia. Jak z Biedronki. Ni to przyprawione. To mięso. No. I tylko to. Dziewczęta, trzeba to przyznać. Nie jest to najlepsze danie. Nie jest najlepsze. No? Najlepsze. Malina już się nawet nie porozumiewa jak człowiek, tylko po prostu... To są deruny. Deruny? To jest blasek ziemniaczany, ziom. To smakuje jak pizza, ktoś pomylił kolejność i i to nie jest dobre. A fajnie, że ten ser tak się ciągnie. To prawda, więc niech to danie się ciągnie. Nie no, jak oceniasz to? Sześć, pięć, cztery. No dobra, spróbujmy tych chujów. To się jakoś tak je, nie? Widzowie, zobaczcie, to są takie czapki. To się nagryza, wypija się, tak? Tak. To do góry nogami się powinno. Że ja mam na głowie stanąć? Patrz, nie to zjesz. Aha, dobra. Ej, to jest zajebiste. Doprawione zajebiście, grzybek jest. Ty wszystko z grzybami lubisz. No ja nigdy nie jem grzybów takich. Naprawdę? Takich, współczuję. Ale to jest naprawdę... Zajebiste, co? Doprawione, no. Dobrze. A! Daj mi tego więcej. Malinka, masz tu talerzyk. Kurwa, na talerze, do zera wszystko. Gratulacje. A ty wiesz, że tą nóżkę się nie je, a się tylko trzyma? Ty wiesz, że to jest grube ciasto, które patrzy. Za późno, nie. Malina, ojebaj, żyje. To jest pierdolenie, że nie można jeść. Dobra, spróbujmy tego, kurwa, to z głowy. Wow.
Dalej, co to jest? Ej, Ola, ja jeszcze zjem wszystko to, co jest tam. Ty jesteś idealna do testów jedzenia. Idziesz z babą, ona normalnie najedzona już jest. Ja nie jestem. Ja to jeszcze wszystko pierdolę. Co to jest, stara? Bo to wygląda jak jakieś resztki pokój od Wielkanocy. Dobra, słuchajcie, tutaj jest cebula, tu jest szylet. Dobra, uwaga. Test. Nie, to nie jest dobre tu. Nie, ja ci zrobię dobrą tą sałatkę, to nie jest dobre. Czuję takiego gigantycznego śledzia w ryju. Nie, to jest okropne. Patrzcie, widzowie. To ma być bardzo dobre, ale to jest... Ale ja nawet... To jest okropne po prostu. Ej, oni z***li sałatkę. Ja teraz wiem, dlaczego Ukraińców nie lubią w Polsce, bo jak sprzedajecie takie... No to... Dobra, jak to się nazywa, to? A, dzieruny. No to jak placki ziemniaczane, no. Ziomal, no. Kwaśne, Ej, to jest kwaśne. Ocet! Kurwa, to jest gorzej niż placki ziemniaczane. To jest bardzo niedobre. Tą knajpę pokażemy jeszcze raz. Nie polecamy całym sercem, całym moim ukraińskim sercem nie polecamy tą knajpę. Ja nie wiem, czy one tłuste i kwaśne, to nie jest dobre połączenie zazwyczaj. Chinkali, czeburek. Czeburek. To jest czeburek, czyli słynne danie bezdomnym, nie wiem. Nie no, czebureka zrobili jak czebureka. Tak, dobrze? Czeburek jak czeburek. A to jest z mięsem? Ale za dużo tłuszczu tutaj jest. Ogólnie to ma być takie chłonięte. A czeburek jak czeburek. Ja jadłem czeburka, ale jest kurwa co niedoprawione. No to jest kurwa. No dziewczyny, no. No. Nie może być mięso ugotowane i bez smaku być, bo wszystko jest mdłe wtedy, no. Mogę to zjeść? Tak, oczywiście. Ramen. Najlepszy ramen jaki macie. Zupa pho czy ramen? Co wolisz? Ramen. No ja też. No. Fo to takie... Ale zupa fo jest dobra na kaca. Naprawdę, spróbuj sam na kaca. My bierzemy używki mocne. Więc polecam ramen. Czy krab w tempurze opalony losoś, czy losoś z lososiem marynowanym? No te pierwsze 100 tysięcy razy bardziej. 6-9. Pan płaci. Co jest? Co się dzieje? Ledwo oddycham. Czemu nie zjadasz wszystkiego? Robert, a wiesz? Kolejny włos? Tak, właśnie obrzydziłam. Jakie jest najlepsze danie? Danie dupy! Wiedziałem, że to powiesz! Malina załamana, ale patrz, co jeszcze można opierdolić. Patrz, jaki gęsty ramen! Ja od razu biorę się za jajka. Jedna zupa, taka bida w rodzinie. No. Jeden gar. Czekaj, od razu za jaja się wzięła. Ja się od razu za jaja biorę. Ale kurwa, ten makaron to lubię taki gruby, nie taki. Co ale gruby ramenie? Może być tylko makaron. Prawda. Gruby, ale cienki. Zimne jaja w mordzie, nie? Dobra, Robert, kurwa. Przestań, bo teraz do męża pojadę. Kurwa jeść. To nawet całkiem spoko. Nie, chciałam to wsiąść. Przygotowałam sobie. Maka, kluzek, mi żałujesz, kurwa. Kiedyś mi zeżresz. No, ramen jest kurwa poprawny. Powiedziałbym 7 out of 10. Nie smakuje mi to. Kiedy nie smakuje? Nie. Bardzo dobrze. Chociaż my zjemy chociaż coś. Ja nawet się cieszę, że ci nie smakuje, wiesz. Więcej dla nas. W końcu coś. Yummy. Dobra, mamy teraz... O k***a. Próbujemy, widzowie. To są pinoski, tak zwane... Ja nie pamiętam. Dim sum, tak? Dobra, uwaga. Dink it and sink it. Uwaga. Opa. A ja jestem mądra, ja poczekam. Pazerni ludzie to głupi ludzie, co? Co? No on był jakiś z owocami morza. Nie był zły, ale... A twój? Też z owocami morza. Co to jest, krewetka? Co? To wygląda jak w ogóle czapka Smurfa, kurwa. No fiut Smurfa. Nie, koniec Ale takiego ze stuleją, nie? Co, lekarz bierze nożyk i... No już nie masz stulejki, brawo. Wyszedł cały robaczek na wieś. Smacznego. Jakieś takie pierożki to jest po***ane, bo to wolą mi sushi chyba. No, w pierdolonych spinach. Zobaczymy, żeby takie dobre. O Jezu, jakie dobre. Od 1 do 10? Pojebane. Od 1 do 10, pan. Zero. Obawa. Jedzenie. Trawa, sałatka, włosy. Od 0 do 10. Kto je sushi w ten sposób? O kurwa. Wyjazd z Polski. Znaczy, pierożek bez stulejki. Uwaga. Jest dobry, ale zaczyna się już masa krytyczna tego jedzenia. Ja chyba te sushi, bo tak, mi się wydaje, że są gotowe. Głodna jesteś, nie? O kurwa,
Bezdek, ale do... Ramen jest naj... No nieźle. Ramen jest najlepszy. Siemano, co za nóg. Miałem chwilę przyjemności, naprawdę. Mi wsadziła kapier do mordy. A gdzie dzisiaj idziecie na imprezę, dziewczyny? Przepraszam. Gdzie idziecie dzisiaj? Do domu? Ja was, a nie chcecie do nas ja was do domu? Z tego domu wyciągnę. Grzecznie. Chłopaków macie? No ja ty też masz chłopaka? O Jezu, Jezu. Fiu, fiu, fiu. Marina, wydawaj odgłosy ludzkie, nie zwierzęce. To weźmy to, to, to i to. I tamto. To. Nie, nie, bierzmy każdego. Ja tego sushi nie zjem już, ja już nie chcę sushi. To weźmiemy na wynos. Co tu się odpierwia? Co tu się odpierwala? Ja pierdolę, ale zajebiście! Co się dzieje, Dasza? K***a mać! A chodź tutaj! O tak! O tak, obrzydź mnie tym k***em! Do nosa, do nosa! O tak! Ja mówię, że Gdańsk łatwo ogarnąć, a tutaj spada na nas po prostu. Oh yes! Czekaj. Zrób tak, językiem. Rzeczywiście łatwo ogarnąć, widzowie, ale to dla pełnoletnich widzów i takich, którzy się decydują na takie rzeczy. Lepiej być na odwyku, niż się zakochać, widzowie. Miłość to jest najgorsza rzecz, jaką można dostawić. Nie zakochajcie się, naprawdę. Lepiej mieć chorobę w nosie. Nie wierzcie w to, że miłość jest fajna, widzowie. Słyszałeś to? Mówię dzięki, a my bierzemy ślub teraz. No to co? Zadowolenie z siebie? Macie ostatnią chwilę, żeby się wycofać. Ostatnią chwilę, żeby się wycofać. Macie pieska razem. Piesek jest piękny. Wygląda trochę jak dinozaur. Tarasa przetrwała 3000 lat, a wy nie przetrwacie 3 lat razem. No i super, no tego wam życzę. Dawaj ten, Marina, masz zadanie. Znaczy, pan się jedzeniem, nie? Masz zadanie, donieś wszystko. Nie da rady. Wsadźcie mi ten, bo ja tego nie... Tu? Jedno na głowę i daj. Tu. Tu staw, tu. Ręce rozszerz. Proszę, nieś. Dobra, zadupcę do stolika. Fajnie, już zapierdalam. O, no widzowie, dochodzę do takiego maximum capacity żołądka. Wasze zdrowie, widzowie, na budowie. Najładniejszego widziałeś sobie takiego. Kurwa, chujowe. Ty wybrałeś. Czy to jest warte 70 zł? Taka rolka w pizdu obrzydliwe. Polecam sushi roll bistro na Pradze. Please sponsor me. Najlepsze sushi, kurwa. Nie! Boże, myślałem, że mi dałaś tę sałatkę z burakiem. No poczekaj, Malina, no poczekaj, no przejmę. Sushi niedobre dla Bartka. Widzowie, zamówiliśmy 8 deserków z Deseo. I teraz ocenimy, który jest najlepszy. Malina zaczęła, więc jakby... Jak smakujesz? Od 1 do 10. 8. 8. Uwaga, 8. A teraz ja. Nie za słodkie, smaczne. No słodkie w kur... Nie jest słodkie w kur... Dla mnie 7. Zostaw to. Zaraz zjesz to. Co? Polisz kiedyś kondoma. Okej. Okay. No dobra. To jak kondom? Smakuje jak kondom. Ale myśmy nie. O kondomie, ale po... Teraz mamy... Orzech laskowy i coś tam jeszcze. Orzech laskowy i coś jeszcze. Przemijmy te kule. O, jak się otworzyło, jak Kinder niespodzianka. A w środku cukrzyca, brawo. Zajebiste. No dobra, dojemy to Kinder Bueno. Nie, no nie. Wodniste w kur... Nie jest dobre. Jak chcecie. Ona lubi szpinak i wszystko, co jest wege, więc... Dobra, dalej. Dobra, to. W środku jest malinowy cheesecake. Ale to słodko wygląda, jak razem pojemy. Zabieram... Ej, patrz, jaka fajna tekstura. Taka gładziutka, widzicie? To jest mocno średnie. Daję 4 na 10. Jest puste w środku, takie wyżej, bez takiego... Tak, bez smaku. Ja mam nadzieję, że truskawka nadrobi, widzowie. Ale ja chcę z dupy strony. Ej, w środku, zobaczcie, oprócz kremu jest jeszcze taki żel, znaczy jakaś konfitura. Ale to jest dobre, to jest dobre. No, najlepsze naprawdę, weź te skóry. Trzeba, no, spróbuj. Ta skórka truskawkowa pyszna. To jest spoko. To było dobre, no. To jest spoko, no. Ej, ta laska patrzy, że tyle wpierdala, pomyśl tak, Jezu, on je, on tyle je, pewnie się potrafi kochać też godzinami. Widzowie, kolejna pozycja, tuż przed zżyganiem się. Wow. Mango. Puste kule! Próbuj. Dobre?
Co za chuj? Ale dumno. Jak Ludwik do mycia naczyń. Nie, jak płyn do mycia szyb. Cytrynowy. Ale to zjem, bo było dobre. Widzowie, jeszcze ostatnio zostało. Ja boję się, że to będzie nie smakować. Taka średniowa, że ja p***olę. Wyobrażasz sobie, że ktoś idzie kupuje czosnko za 40 zł, a to jest tak p***olę. One kosztują po 4 dychy, widzowie. Najlepsza była ta truskawka, a na drugim miejscu to może to. Zaraz, wchodzimy. Miało być 3 łóżka. Wchodź. Ja nie będę spał z dziewczyną. Tu jest jedna kana. Ja... Mega. Czekaj. Tutaj... Nie chodzi o to, czy mega czy nie, Malina, tylko są dwie sypialnie. O nie. O nie. Kanapa. Mało. O nie, zajebie to po prostu. Czemu nie ma dwóch łóżek normalnych? Ja mogę tam spać na całym łóżku, bo jestem duża i potrzebuję dużo miejsca. Ale skurczeństwo. Wolę spać na podłodze niż spać tu. Myj w zraku. Na Ukrainę. Dla dzieci. Ukraina, wszystko. A co, jest jeszcze jeden? Ja nie będę z nikim w łóżku spać. Ale nie, ja pośpię normalnie. Ja po prostu nie mogę z nikim w łóżku spać. Ja nie zasnę. Będzie gorzej, ja nie zasnę z nikim. Co poradzę, ja śpię tu. To... Dasza? No co? Nie możesz z koleżanką pójść spać? Nie, ja nie będę mogła. A tam będzie melanż. To ch**a się pory z Maliną, tylko bez łapania mnie za f*** Malina. Dobra, Jezu. Ale jak będę chrapał, to masz mnie nie budzić, jak ja będę chrapała, to... Ja mam f***a w cudze chrapanie. W toku bardzo krótkich negocjacji, bo Dasza powiedziała, że p***a nie śpi z kimś, ona musi sama. Wyszło, że tak. Bartek śpi tutaj. Dasza śpi tutaj, a ja dwie największe osoby i najcięższe. Ona już zajmuje 3/4 łóżka. A ty w ogóle się mieścisz na to łóżko? Duża dziewczyna musi mieć dużo miejsca. Co takie k***a łóżka robi? Pierdolę, czuję się jakbym z braciakiem kimał. Będziemy plotkowali tutaj dzisiaj w nocy. Żadnej kawy nie pijesz w klubie takiej, wiesz, proszkowanej, bo ja nie wytrzymam z tobą być. Ej, pamiętasz, co się działo raz, jak nocowałam. Wiem, byłaś bardzo grzeczna. No właśnie, i jakby... No. Ej, a wy będziecie mieć bardzo wysokie dzieci, jak coś. Tak jest 3 metry na pewno, k***a. Ile ważysz Malinkę teraz? 70 jakoś. Co? Ja 65 ważę. Dziewczyno! Ja ważę 69. 69 ważysz. A lubisz? Nie lubię, bo jestem za wysoka, k***a. Jest problem. A jak jeszcze ma krótkiego k***a, tam w ogóle patrz, k***a. Stój ty. Tak. Właśnie tak jest. Właśnie. Ja to...